Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. Dzisiaj po wakacyjnej przerwie wracają tak zwane Mistrzostwa Europy, czyli amerykańskie teleturnieje i ich najstarsze europejskie wersje. No i właśnie dzisiaj będą najstarsze europejskie wersje teleturnieju Piramida, który powstał w USA 45 lat temu, w 1973 roku, pod nazwą The $10,000 Pyramid. Potem zmieniał się kilkukrotnie, było 20 tysięcy, 25 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy, obecnie jest 100 tysięcy. Jeszcze było kilka innych wersji. No, ale jak wygląda historia tego teleturnieju w Europie? Ano, tak się składa, że do tego, żebym zrobił odcinek Powerful Ten o najstarszych europejskich wersjach piramidy, omal by nie doszło. Omal by nie doszło, gdyby nie telewizja RAI. Ano dlatego, że europejskich wersji teleturnieju Piramida jest równo 10. Nie mniej, nie więcej. Równo dycha. No i cóż, no i skoro jest tyle, a nie więcej, ani nie mniej, no to czemu nie? Pomyślałem sobie. No wiadomo, kryterium jest proste. Im później wydana wersja piramidy zadebiutowała, tym jest niżej na liście. No i chyba to tyle kryteriów, technikaliów. Przechodzimy do listy. 10 najstarszych europejskich wersji, jedynych europejskich wersji teleturnieju Piramida. Łognia, miejsce 10. Włochy, data premiery 2007. Miejsce 9. Estonia, data premiery 2006. Miejsce 8. Rosja, data premiery rok 2004. Miejsce 7. Polska, data premiery rok 1997. Miejsce 6. Portugalia, data premiery rok 1994. Miejsce 5. Turcja, data premiery to również rok 1994, ale wersja turecka trwała dłużej niż portugalska. Miejsce 4. Francja, data premiery rok 1991. I wchodzimy na podium. Miejsce 3. Brązowy medal. Izrael, data premiery rok 1983. Miejsce 2. Srebrny medal. Wielka Brytania, data premiery rok 1981. I miejsce 1. Złoty medal. Najstarsza europejska wersja teleturnieju Piramida to wersja z Republiki Federalnej Niemiec, która powstała w roku 1978. Mam nadzieję, że lista Wam się podobała. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Powerful Ten. Cześć!